jakie zmiany wprowadza projekt nowelizacji prawa, ustawy prawo farmaceutyczne zaproponowane przez rząd Platformy Obywatelskiej. No niestety to są rozwiązania, które są antykonkurencyjne i antykonsumenckie. Takim rozwiązaniem jest przede wszystkim propozycja sztywnych cen. Dzisiaj te ceny mają charakter maksymalny, ja mówię o lekach refundowanych. W warunkach ceny maksymalnej, która jest najbardziej chyba korzystna dla konsumenta, dlatego że określa mu górny pułap, a jednocześnie dozwala konkurencję cenową poniżej tego pułapu. Cena sztywna nie stwarza tej możliwości. Efekt jest taki, że w warunkach polskiego społeczeństwa godzi to w interesy ekonomiczne, a pośrednio godzi też w interesy zdrowotne, bo nie wszyscy będą w stanie kupić sobie leki po cenie urzędowej. Dzisiaj jest możliwość tańszego wyboru leków w jednej lub w drugiej aptece, bo pozwala na to formuła ceny maksymalnej. Jaki jest powód wprowadzenia ceny sztywnej? W uzasadnieniu projektu nie do końca się to jednoznacznie odzwierciedla. Generalnie stwierdza się, że dzięki cenie urzędowej leki będą tańsze, natomiast głębszego uzasadnienia w tym zakresie brak jest. Czy monopol, który w ten sposób jest wprowadzony, będzie działał na rzecz prawdopodobnie lobby producentów leków? Ja nie powiedziałbym, że to jest monopol. To jest urzędnicze ustalenie ceny bez szansy rynkowego ustalania pewnych pułapów, które umożliwią konsumentowi jednak dostęp do tańszego leku. Tu nie ma monopolu, tu jest tylko administracyjne ustalanie cen. To już było, to jest pewna próba cofnięcia się w czasie. My wszyscy pamiętamy, że nie było to ze skutkiem ani dla ostatecznego odbiorcy, ani też dla gospodarki. To jest tylko propozycja. Dzisiaj nie ma tego rozwiązania, dzisiaj jest maksymalna cena. Ten projekt ustawy jest projektem zarazem dostosowawczym, czyli łączącym w sobie obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej i zarazem próbą wprowadzenia, ja bym powiedział, troszeczkę bocznymi drzwiami tych rozwiązań, o których właśnie mówię. Cena urzędowa nie jest rozwiązaniem europejskim, dlatego też dobrze byłoby podzielić ten projekt na dwie części. Jedną część ograniczoną tylko i wyłącznie do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i tę część czym prędzej przesłać do Sejmu. Natomiast drugą część dotyczącą, ja bym powiedział, zupełnie otwarcie rewolucji na rynku farmaceutycznym zostawić do jednak publicznej dyskusji, tak aby wypracować jakieś rozwiązanie kompromisowe. Ja bym prosił o bardzo dokładne doprecyzowanie. Czy przepisy Unii Europejskiej wymagają wprowadzenia ceny sztywnej? Przepisy Unii Europejskiej nie wymagają wprowadzenia ceny sztywnej. Moim zdaniem proponowane zmiany w żaden sposób nie są uzasadnione wymogami dostosowania do prawa Unii Europejskiej. Wręcz przeciwnie, w chwili obecnej Komisja Europejska prowadzi postępowania wyjaśniające m.in. w sprawie włoskiej, hiszpańskiej czy austriackiej, gdzie są dyskutowane bardzo podobne rozwiązania do tych, które zamierza polski ustawodawca. Uważam, że polskie rozwiązania idą nawet dalej w zakresie usztywniania rynku, czy też cementowania go, mówiąc kolokwialnie, i ingerowania w swobodę działalności gospodarczej. Myślę, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdyby te przepisy weszły w życie, za niedługi czas mogą zostać zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwości jako ograniczające nie tylko swobodę działalności gospodarczej właśnie w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, że te zmiany proponowane przez polskiego ustawodawcę nie dotyczą tylko polskich przedsiębiorców, ale także przedsiębiorców z Unii Europejskiej. I jeżeli oni będą chcieli zainwestować w Polsce, w sektorze farmaceutycznym, rozpocząć działalność jako hurtownicy czy jako właściciele aptek, nagle zostaną skonfrontowani z przepisami, które w tej chwili są dyskutowane, mogą słusznie powiedzieć, że to jest znaczne ograniczenie ich działalności gospodarczej w stosunku do rozwiązań, które panują w innych krajach Unii Europejskiej i które nie są zgodne z zasadami swobody przepływu towarów czy swobody działalności gospodarczej. W proponowanej nowelizacji jest zapis o niemożliwości posiadania więcej niż 1% rynku aptek. Aptek, była taka słynna sprawa sieci aptek podmiotu litewskiego. Czy to chodzi właśnie o zablokowanie tego typu działań? Osobiście uważam, że ta bariera 1% jest niczym nieuzasadniona. Jest to
nie wiem przez kogo ustalone, ale ustalone odgórnie stwierdzenie, że jeżeli ktoś posiada więcej niż 1% aptek danej w województwie, może to zagrażać konkurencji. Ja chciałbym powiedzieć, że jest to sprzeczne z jakimikolwiek podstawami prawa antymonopolowego, które twierdzi, że dopiero osiągnięcie pozycji 40% w rynku można wiązać z domniemaniem posiadania pozycji dominującej. I wtedy można ewentualnie badać, czy dany podmiot mający tą pozycję nie nadużywa tej pozycji, ale też nie można od razu powiedzieć, że nie może mieć więcej niż 40%. Tutaj mamy 1%, czyli zupełnie mniej niż 40 i od razu stwierdzenie, że jak ktoś ma powyżej 1%, to już jest to niezgodne z prawem. Moim zdaniem jest to nadmierna ingerencja w rynek, niczym nieuzasadniona. Ustawodawca nie wyjaśnia w uzasadnieniu tej nowelizacji, dlaczego wyznaczył taki pułap i czemu ma to dokładnie służyć. Jest to jawne ograniczenie swobody działalności gospodarczej i jak powiedziałem, uważam, że może być kwestionowany zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i wspólnotowego. Czy pacjent jest zagrożony przez nowelizację ustawy prawo farmaceutyczne? Pozycja pacjenta, jeśli zostaną wprowadzone przepisy proponowane przez nowelizację, ulegnie pogorszeniu. Z uwagi na to, że ceny leków, czy w finalnej rozwiązaniu ceny leków według obliczeń firm badających rynek wzrosną między 6 a 11%. Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta jest zapewnione, jeśli udział pacjenta w dopłacie do leków jest na poziomie 40%. Aktualnie w Polsce ta dopłata jest rzędu 68%. Niektóre firmy badające rynek mówią o 70%. W związku z tym odpowiedź na pana pytanie jest prosta. My jesteśmy bardzo, bardzo daleko w tym momencie, gdzie jesteśmy, od zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. I każdy ruch, jeśli chodzi o ceny leków, w górę, ten proces jeszcze bardziej rozszerza. W związku z tym to bezpieczeństwo pacjenta jest na coraz gorszym poziomie. Aktualnie ustawodawca mówi o maksymalnej cenie leku. I mówi o maksymalnych cenach w każdym przypadku, czyli rynek daje możliwość upustów, zachowania upustów, czyli finalny produkt dla pacjenta może być o cenie niższej. Teraz ustawodawca mówi o maksymalnej cenie, której nie można przekroczyć, sprzedając dany produkt pacjentowi. Natomiast to rozwiązanie nowe mówi o tym, że będzie tylko maksymalna cena, czyli nie będzie możliwości upustów. Czyli będzie po prostu jedna cena, jak za PRL-u i koniec, dyktowana przez państwo. Ale dokładnie tak. Jeszcze mało tego, mówi, tłumacząc pacjentowi w ten sposób, że on płacąc maksymalną cenę, będzie miał lepiej niż w tym momencie, jak jest na dzień dzisiejszy, że on może znaleźć produkt, za który zapłaci taniej. Czy to jest czarny humor urzędników, czy to jest praktyka? No, jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. To może być tylko jeden komentarz, że na pewno nie poprawi to sytuacji pacjenta, natomiast zdecydowanie może ona ulec pogorszeniu.